Siemanko, witam wszystkich na kolejnym moim filmie. Wczoraj była krótka aktualizacja dotycząca stanu i kondycji bananowców po wkopaniu do gruntu. Natomiast dzisiaj, na tle tej pięknej scenerii, zajmiemy się porównaniem przyrostu, tempa przyrostu trachykarpusa bułgarskiego, wersja Nainital, i trachykarpusa Fortunei z marca 2020. Tutaj mamy dokładną datę, 14 marca 2020 roku zostało wysiane, wrzucone nasionko do ziemi, do włókna kokosowego trachykarpusa Nainital. Natomiast tutaj jest na etykietce marzec 2020, z tym, że to nie jest, może być trochę mylące, to nie jest moment wysiewu nasion. Ja to sobie wcześniej oznaczałem tak, jeżeli palma zacznie kiełkować, pojawia się listek, ja sobie tak jak właśnie tutaj, wpisywałem sobie właśnie miesiąc ukazania się pierwszego listka. Także ta wersja Fortunei została wysiana na początku stycznia. Wykiełkowała w marcu, już nie pamiętam dokładnie. Wykiełkowała w marcu, no po ponad 3 miesiącach. Natomiast trachykarpus Bułgarii Nainital, wysiany 14 marca, pamiętam dokładnie, wykiełkował po około 3 tygodniach. Także po 3 tygodniach były już w nasionku korzonki. Tym niemniej widać różnicę gołym okiem. Trachykarpus Bułgaria, pomimo tego, że został wysiany później, szybciej skiełkował niż zwykły Fortunei i radzi sobie o wiele lepiej. Także ta sama ziemia, te same doniczki, ten sam klimat, że tak powiem, te same warunki. No i różnica jest kolosalna. Zobaczcie. Ma praktycznie 18-17 cm, no a zwykły około 10, także no jest różnica potężna. Ja tu i tak wybrałem najdorodniejsze sadzonki z tej partii, niektóre są jeszcze mniejsze, także widzicie, no Bułgaria no ma chyba sobie coś w sobie. Szybciej kiełkuje i oczywiście szybciej wzrasta. Także tak to właśnie wygląda. Tu już zaczął tworzyć się pień. Jest coraz grubszy, idzie liść za liściem. Aż tylko czekać, kiedy zacznie być pierwszy podział. Nie wiem, może w tym roku, jak nie, to pewnie już w następnym. Dobrze, no to na dzisiaj tyle. Dzięki, pozdrawiam, cześć.